pytam ponownie, jak na dzisiejsze wykopaliska? No i witajcie. Dzisiaj starcie tytanów Garrett Euro Ace i Sulfernus wersji 2.6. Nie wiem, czy się tam poprzednio nie pomyliłem, bo nie wiem, czy dokładnie, czy Garrett 300 i a Garrett Euro Ace nie był jedno po drugim, więc nie wiem, jak to tamte modele one szły. Czy Euro Ace to nie był następca Garretta 300 i czy Euro Ace to nie jest tam czy jako model 350. Nie wiem, jak ktoś tam śledził dokładnie, jak się tego tam Garrety rozwijały, bo i był też jakiś tam model początkowy, jakiś 150. No dobra, mniejsza z tym, jak ktoś tam wie, jak to tam po kolei szło, no to mnie najwyżej tam poprawi. No i co, dzisiaj wziąłem parę monetek, zrobimy kilka testów w gruncie. Zobaczymy, jak to tam dzisiaj wyjdzie. Mówię, tam jest Sulfernus w wersji 2.6. Elektronika nie jest ani zmodyfikowana, ani nic przebudowana, że można tam sobie w jakiś sposób dodatkowo wysilać zasięgi, ani nic takiego. No i Garrett właśnie, Euro Ace. Zobaczymy na sensitivity, czy da radę będzie na maksa, czy z jedną kreską. Mówię, to tak wszystko. W Sulfernusie są te ustawienia takie same, jak były w powietrzu robione. Zasięgi i w Garrecie też spróbujemy wszystko tak jak było poprzednio zrobione testy, air testy dla poglądu. Dzisiaj polecimy poglądowe zasięgi w gruncie i dać cewka. Garretowska jest minimalnie większa, tam robiłem porównanie DD7 chyba i pół kHz, jak się nie mylę, 20 kHz przy Sulfernusie. No dobra, wziąłem kartkę z rozpiską, żebym wiedział sobie, co i jak tam było testowane. Może jeszcze jakiś tam dodatkowy testik dla Solfa zrobię na tych nowych ustawieniach, czy któreś monetki lepiej wypadają. Kolega Rafał robił testy dla 1, 2 i 5 zł przy Fidesie. No, znacznie lepiej wyszły niż przy tych ustawieniach poprzednich, co ja testowałem. No dobra. Nie przedłużamy, bo szkoda czasu. I wykrywacz na dniach kolega przyjedzie, to będzie musiał zabrać, bo na weekend się gdzieś tam z kolegą ma wybierać, pochodzić. No dobra, wezmę jakąś tam monetę, zakopię na jakimś tam głębokości z listy. No i zobaczymy, który wykrywacz sobie lepiej poradzi. No i dobra. Wziąłem złotówkę naszą polską. Poprzednio przy Sulfernusie miałem zasięg graniczny przy tamtych starych ustawieniach około 20 cm. Więc zaczynam od 20 cm na jednym zecie. No i dobra, odpalę Garretta. Ustawienia. Jewelery bez jednej kreski, żeby tam nie było jakichś zakłóceń. No dobra, jak nie będzie zakłóceń, spróbujemy wszystko na maksa, tryb jewelery, żelaza tam wycięte na dyskryminacji. No i zobaczymy, jak to tam będzie wypadać w tym Garrecie. Nie, jednak będę musiał sensitivity zjechać, bo mi telefon zakłóca. Tak jak było poprzednio. No i dobra, i zobaczymy.
No, sygnał czasami je i czasami zanika, czasami jest z dwie strony. No, w tą stronę już nie ma, czyli można powiedzieć, spróbuję machać tak i normalnie, jak się zazwyczaj macha. No, już czasami przełamuję sygnał na żelazo. W tą stronę jest sygnał. No więc nie wiem, jak to przy garecie zaliczyć. Czy jako sygnał do kopania, czy jako na pograniczu. No dobra, powiedzmy, że to jest jeszcze tak do kopania. No dobra, wezmę teraz surfernusa. Gareta wyłączę, żeby mi nie zakłócał. I ustawienia wszystko te same. I wzmocnienie wszystko jest. I muszę zobaczyć, czy tam nie miałem ustawień. Odpalę swoje ustawienia, te co były. Tam wszystko jest, mam już poustawiane. No dobra. Sprawdzamy, jak sobie Solfernus poradzi. Może wezmę ustawik boczny, żeby było więcej i żeby było lepiej słychać. No trochę wiatr przeszkadza. A gdzie to siła głos? No i dobra, zobaczymy. O, sygnał do kopania w drugą stronę nie bardzo. Podobnie wypadło jak przy garecie. No dobra, spróbujemy i kopnę tą monetę z 2 cm głębiej, tak jak mam skalę, no i zobaczymy, jak wypadnie. No i dobra, jestem z powrotem, złotówka wylądowała na 23 cm. Wezmę gareta, zobaczymy, co on nam powie. No i co? No i cisza. 3 cm głębiej dla gareta na naszą złotówkę. Na upacie łapie. Szoruje przy ziemi. No i garet nic nie widzi. To są zbudzenia od jakiegoś telefonu mojego. No nie ma nic, żadnego sygnału. No dobra, biorę solfa, cały czas te same ustawienia. No i zobaczymy, czy coś tam solf będzie widział, czy nie będzie widział. No dobra.
chwilowo przestałem, bo mam zakłócenia telefonu. A Solferno coś tam próbuje złapać. Są jakieś takie pojedyncze sygnały. Są moje ustawienia. O, Solfernus, o Solfernusa 3 cm głębiej. To jest pogranicze. Ja chyba muszę wyłączyć ten jeden telefon, żebym mógł sobie spokojnie kręcić, bo mam zakłócenia. Może zakłócenia mam też, bo draft cewki mi się może rozstraja, tak jak mówiłem, częstotliwość, nie no, jest 5, powinien być w porządku, może. Mam nieskalibrowany grunt. No i dobra, no. Dla Solfernusa to jest pogranicze, są takie niejednoznaczne sygnały. No dobra, ja sobie zapisałem ustawienia kolegi Rafała. Spróbuję je zaraz załadować. No i zobaczymy na ustawieniach Rafała, czy tą monetę będzie widzieć. O, trochę gorzej wychodzi na ustawieniach Rafałach pod model wersji 2.6 i no widocznie nie, no ustawienia są Rafała, bo ja sobie je zapisywałem, tak, to są zapisane tak jak na jego filmiku przy Fidesie, ale widocznie we Fidesie jest inaczej, jest po prostu nowszy i ta elektronika we Fidesie jakoś lepiej po prostu działa, lepiej działa, więc u niego zasięgi wypadają lepiej. No dobra, ja wrócę do swoich ustawień, tych wyżyłowanych. No i sprawdzimy zaraz na jakiejś innej monecie. Dobra, swoje ustawienia załadowałem. Więc na pierwszej monecie co mogę powiedzieć? Przy 20 cm no, można powiedzieć, że Garrett i Solfernus są równe. 3 cm głębiej Garrett oślep. Solfernus próbuje coś tam jeszcze wychwytać przy takich moich ustawieniach, więc na razie Solfernus przy jednozotówce wygrywa. No dobra, jedziemy kolejną monetę. Dobra, jestem z powrotem, wziąłem teraz na ogień 10 groszy miedzioniklowe. Ostatnio wypadło przy Solfie na 13 cm i zasięg graniczny przy tamtych ustawieniach. No dobra, sprawdzamy na Garecie, czy Garet będzie widział na 13 cm.
No, sygnał powtarzalny tylko w jedną stronę jest. W jedną stronę widzi normalnie, a w drugą stronę nie widzi. Nie widzi. Przełamuje się na żelazo. No dobra, wiadomo jak jest. Zaraz zobaczę i solfa przy 13 cm teraz. Jak to wypada? Jeszcze muszę tylko sprawdzić, czy są na pewno moje ustawienia. Jak są moje ustawienia? No i dobra, 13 cm. Solfik, jedziemy. Sygnał do kopania, teraz druga strona. Podobnie jak przy garecie, coś tam próbuję. Mówię teren, ja testuję w takim terenie, że jest duża mineralizacja gleby, dużo jest kamieni. Rafał, nie wiem, przy jakiej tam ziemi testował, czy przy takiej więcej leśnej, czy przy jakiej, bo to też ma znaczenie. No dobra, czyli 13 cm jest zaliczone. Powiedzmy, że jest do kopania w jedną stronę. Kopnę je na 15 cm i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, już jestem. Odpalam gareta. Moneta jest na 15 cm. No i zobaczymy. No co, i próbuję machać i szybciej. I wolniej. Jak widać, sygnał się czasem na żelazo przełamuje. W tą stronę raczej nic nie będzie już. Garet sobie nie radzi. W jedną stronę sygnał. Jest, ale się czasem przełamuje na żelazo. Czyli nie wiem, jak to potraktować. Czy jako sygnał do kopania, czy bardziej jak już na pograniczu. Sami będziecie musieli ocenić. Nie jestem zwolennikiem gareta. No dobra, zobaczymy, jak solf sobie poradzi.
No, sygnał jest taki już więcej na pograniczu, mogę powiedzieć. Może w słuchawkach by lepiej wypadało. Ale dałoby się jeszcze to wykopać. Garet minimalnie mogę powiedzieć, że troszeczkę może lepiej sobie radzi. A Sofernus też łapie. Zależy pod jakim kątem do tej monety podejdziemy. Sygnał jest z dwie strony. Więc można nawet powiedzieć, że identycznie teraz wypadają. No dobra, kopnę to głębiej, 3 cm. Zobaczymy wtedy. Dobra, jestem z powrotem. 10 groszy zakopałem na 17 cm. Mówię, to są zasięgi poglądowe. Więc tam chyba tam staram się zakopać tak co do 1 cm, choć wiadomo, teren nigdy nie jest równy, więc tam jak wcześniej już mówiłem, mogą być błędy do 1-2 cm, może się zdarzyć. No i dobra, sprawdzamy, zobaczymy co Garat nam powie przy takiej głębokości. No i dobra. No i nic, nie ma nic, zero jakiegokolwiek sygnału. Nie miałem nigdy gareta, więc nie wiem jak on się dokładnie zachowuje. Więc można powiedzieć, że tamta głębokość to już była granica dla gareta, żeby to wykopać. Nie ma nic, jest zero sygnału jakiegokolwiek. Nic, kompletnie. Więc 15 cm granica dla gareta, przynajmniej przy takich warunkach glebowych. No dobra, garet nic nie widzi. Odpalę solfa i zobaczymy jak sobie solfik poradzi. No jakiś sygnał udaje się uzyskać. Jest w jedną stronę, macham w drugą stronę, szybciej się urywa, czasem nie ma. W tą stronę też Sulfernus łapie w jedną stronę. Dobra, nie będę przedłużał, wszystko jasne. Nadal prowadzi Sulfernus. Moneta na 17 cm, 10 groszy, miedzioniklowe. To jest już pogranicze dla Sulfernusa, dla tego modelu. Bynajmniej przy takich ustawieniach, no nie mam jak porównać Fidesa do wersji 2.6. Może jednak Fides jest nieco głębszym wykrywaczem. Ale nie będę na razie spekulował. Nie mam jak przeprowadzić takich testów, żeby stwierdzić, czy na pewno tak jest. Może to sugestia ustawień. Dobra, Sulfernus przy tej monecie znowu wygrał. Sygnał jest. Jakiś tam... Da się może jeszcze
na pograniczu to wykopać. No dobra, nie przedłużam. Jedziemy jakąś tam kolejną monetę. No i teraz wziąłem trochę większy gabaryt. 20 z... czekaj, dobrze mówię. 2 złote z PRL-u, to z jagodami. I zakopałem na 20 cm. Cały czas się sugeruję starymi zasięgami dla Slufernusa przy tamtych starych ustawieniach. Więc zawsze będę zaczynał od tego i zasięgu granicznego przy starych ustawieniach. Teraz mam nowe ustawienia, więc próbuję poprawić te zasięgi od razu. No dzisiaj na pewno wszystkich testów dla monet nie będę pod tymi nowymi ustawieniami robić, bo nie mam tyle czasu. To tylko zrobię parę jeszcze testów poglądowych. Slufernus kontra Garrett Euro Ace. No dobra, 20 zł PRL, co ja nie mówię, przepraszam, 2 zł PRL, 20 cm. Biorę Garetta, no i zobaczymy. No i co? No i co mogę powiedzieć? Garrett jeżdżę przy samej ziemi. No i co Garrett? Garrett oślep. Jest to dosyć duża moneta, aluminiowa. No i Garrett w tą stronę nic, kompletnie nic nie widzi. W tą tak samo. Nie ma zero jakiegokolwiek zasięgu. Nawet pojedynczego. 20 zł, przepraszam, 2 zł z jagodami. Dobra, nie przedłużam. Garrett nic nie widzi, wyłączamy Garretta. Biorę Solfa z tymi nowymi ustawieniami. No i zobaczymy, czy coś Solf się teraz poprawi. No, Solf się chyba nic teraz nie poprawił przy tych ustawieniach na 2 złote. Jaki je widział tak na pograniczu, tak widzi nadal. O, próbuję coś wyłapać, jakiś sygnał. No nie ma, tak coś tam, może w słuchawkach by wykopał tam na pograniczu. No dobra, jeszcze spróbuję i wziąć ustawienia Rafała Podfidesa, te, które miał testy na czysty teren z dużą głębokością. Zobaczymy, czy coś się zmieni przy jego ustawieniach. Przy tym modelu. Nie, to nie są jego ustawienia, jeszcze raz wezmiemy. Tak, to są jego ustawienia. Dyskryminacja 3, dynamiczny 2. No nie ma nic przy 20 cm. Może na namierzeniu też nic nie widzę. Na jego ustawieniu. O kurczę, nie wiem, czy mi ucięło teraz filmik, czy nie ucięło. Mówię, ładowałem ustawienia Rafała pod mój model, ale niestety wydaje mi się jakby płytsze, więc zrobiłem z powrotem swoje. Próbuję jakiś sygnał wyłapać. Owie, pogranicze. Nic więcej
Nie widziałem przy tej monecie. Może jakieś inne ustawienia, ale to nie dzisiaj. Będę testował. No dobra, nie przedłużam, bo nie ma sensu. Nic się nie poprawiło. Gareth nie widzi wcale. Przy 20 cm 2 złote z jagodami. Dla Selfernusa nadal to jest pogranicze. Tak jak mi... Czekaj, co ja mówię? Dobrze mówię? Tak, 20 zł. Nadal jest pogranicze dla Solfermusa przy tej cewce. Po prostu ta cewka jest mniejsza, ona już nie podoła większym głębokościom jak przy DD35. Przy DD35 też będą testy, tylko nie wiem kiedy, zobaczymy jak będzie z czasem. No dobra, dużo gadam cały czas, żeby jakoś to wszystko sprecyzować. Jedziemy dalej, jeszcze z jakieś 2-3 monety weźmiemy. No i zobaczymy. Teraz test solve. Lepiej wypadł, można powiedzieć, od Gareta przy 20 zł. No dobra, jedziemy dalej. Dobra, jestem z powrotem. Teraz wziąłem 3 feningi pruskie. Zakopałem. I 20 cm, tak samo jak ostatnio. Tym razem, tamtym razem sol widział na pograniczu. No dobra, biorę garetowca i zobaczymy. Ja jeszcze muszę chwilę odsunąć tego, żeby mi tu nie przeszkadzał. No i dobra, zaraz zobaczymy, czy Gareth widzi na 20 cm. 3 fenole. No nie widzi żadnego zasięgu jeszcze. Ja się dziwię, czy na pewno sprzęt jest... Nie, no sprawny jest. No nie widzi. Przy 20 cm 3 feningówki. Szoruje przy ziemi. Nie ma ani zero. Zero kompletnie. Jakiegoś sygnału. Dobra, nie mam sensu tutaj co tu machać więcej. No czekaj, jeszcze może spróbuję sensitivity na maksa nawet dać. Czy coś to poprawi? Coś to dało. Coś to dało troszkę. Coś się pojawia, czasem sygnał. O, trochę się poprawia przy tej cewce Ungareta, jak się sensitivity na maksa da. Ale nie mogę dać, bo się zbudzę mi od telefonu. No dobra, zobaczymy jak Solfernus wypadnie. Jak Solfernus. Jak Solfernus wypadnie i na... i 3 feningach. No i zobaczymy. Chwila, zaraz przejdę do testowania. Nie wiem, czemu mi Solfernus podświetlenie wyświetlacza mi wyłącza. Właśnie mówię, dlaczego jest cichszy. Wkrywacz, bo załadowałem moje ustawienia i siłę głosu mam na 2. Ustawiłem na 4, żeby było lepiej słychać. No i dobra, zaraz zobaczymy. 20 cm 3 fenole.
Mówię, ten jest dość ciężki, dużo kamieni tutaj jest. O. Tą stronę sygnał jest w jedną stronę łapie, w drugą nie łapie. A jak przejdziemy tak, to są, jest zasięg i w jedną i w drugą stronę. Dobra, mogę powiedzieć, że trochę się poprawił surfik przy tej monecie, trochę lepiej wypada, to było 20 cm. No dobra, co mogę teraz powiedzieć? Gareth też coś próbuje przy tej głębokości, przy surfernusie, jak się ustawi wszystko na maksa, surfernus też łapie. Można powiedzieć, że to jest jakby pogranicze. No spróbuję kopnąć tą monetę i 3 fenole na 23 cm. No i zobaczymy wtedy. Wracam z powrotem i zakopałem 3 cm głębiej, 27 cm 3 fenole. No i zobaczymy, jedziemy najpierw Garetha. Zobaczę, co Gareth powie. Nie ma żadnego sygnału. Spróbuję na sensitivity na maxa. Proszę bardzo. Jest na maxa. No i nic nie widzi. Nie ma nic. Spróbuję jeszcze na innych trybach. Tryb coins. Co nic. Nie ma, raz tylko coś zabuczał. Relikty. Tryb relikty. Nie ma nic. Tryb custom. Tak jak był ustawiony przez użytkownika. Nie ma nic. Jewelery, tak jak cały czas testujemy. Najbardziej optymalne ustawienie. O, jeden jakiś pojedynczy sygnał. No i co to jeszcze mam? No i all metal. Nawet Gareth przy all metalu ma problem z wyłapaniem na 20,5 milu, co tam było, bo już mi się zaczyna plątać na nie na 27, przepraszam, jak tam coś pomyliłem, to mnie poprawcie. To było 23 cm na 23 cm all metal na 3 fenole. No nie ma żadnego sygnału. Sensitivity jest na maksa. No dobra, Gareth tu już poległ. Nie mam więcej co tu spekulować. Bierzemy solfa. Spróbuję przetestować tak samo jak przy Garethie. Ustawienia są te same. No i co tu teraz surfernus nam powie? 3 cm głębiej. Takie normalne machanie. Spróbuję trochę wolniej. Niestety nic nie ma. Coś tam są tylko urywane sygnały. Sol sobie też tutaj na tej głębokości nie radzi. Spróbuję dyskryminację 2 na 2 tonach. No nie mogę na 2 tonach, za dużo zakłóceń mam przy tych ustawieniach. To samo ustawienie, dyskryminacja 3. Czy coś będzie, czy nie będzie. Też nic. Multiton.
Jakieś tam odzewy. Też nic nie ma. No i triple metal. No chyba nie dam rady przeprowadzić na metalu. Mam za dużo zakłóceń. Spróbuję bez wzmocnienia. Właśnie nie wiem, jaki tutaj jest grunt. Spróbuję może gruntem podstroić. Czy coś tu da? Nie, no nie, chyba na metalu nie dam rady przetestować. Więc nie mogę porównać względem ustawień. Dobra, spróbuję jeszcze może podregulować częstotliwością. Czy mi coś to da? Czy zmniejszy ilość zakłóceń? Przy trójce wywala przesterowanie. Nie dam rady przetestować przy takich ustawieniach. No dobra. Solferno też sobie przy 23 cm nie radzi. Garet też nic nie widzi. Czyli można powiedzieć, że przy tej monecie jest podobnie, czyli wypada pogranicze dla obydwu wykrywaczy na 20 cm. No dobra, wezmę jeszcze jakieś tam, chyba nawet nie będę więcej monet za bardzo brał, jeszcze jakąś jedną monetę i będę się już dzisiaj zbierał. No dobra, testujemy przy ostatniej monecie już dzisiaj. Wziąłem dość powszechną monetę, 10 feningów cynkowych. Ostatnim razem była na 7, na, dobrze mówię, na 20. Kurde, źle jeszcze zakopałem. Zakopałem na 17 cm. Czyli niby to wykrywało. Pogranicze było 20 cm przy solfie. No dobra, jest na 17 cm. Zobaczymy gareta. Chwilka. Ustawienie takie jakby poprzednio. 17 cm widzi. W drugą stronę nie bardzo. Czekaj, co ja tu mam poprzestawiane? Czekaj, chwilkę jeszcze raz. Ustawię ewaluery jak było. I sensitivity prawie na maksa. Jeszcze raz zobaczymy. Tu sygnał jest w dwie strony. Tam też. A czasem się przełamuje gdzieś na żelazo. No dobra. Zobaczymy zaraz na solfie. Czekaj, jeszcze raz zobaczę w tym swoją instrukcję. Czy gdzie cynkowe 10 feningów. Tak, na 17 cm solf łapał normalnie, gara też łapie. Zaraz zobaczymy. Co ja tu mam? Przestawiane coś. O, jak mi znowu urwało filmik, to przepraszam, w tamtą stronę. Łapało trochę w dwie strony. W tą stronę teraz trochę gorzej wypada.
Jest sygnał w jedną stronę. I takie sygnały, można powiedzieć, prawie że na pograniczu. No dobra, to było 17 cm. Garec widzi Solfernus. I dla Solfernusa, czekajcie, nie chwilę, ogarnę sprawę. Na 17 cm. Przy tamtych ustawieniach niby mi lepiej wyszło. A teraz 17 jest niby pogranicze. No dobra, zobaczymy, ja to przekopię na 20 cm, te 10 cynkowe feningów i zobaczymy wtedy. Dobra, już jestem. No nie wiem, czy te 20 feningów, co ja mówię, 10 feningów. Będę musiał na komputerze zobaczyć w ramce, jak teraz jest, bo mi się już teraz zaczyna wszystko mylić. Więc nie wiem, czy to już było na 17, czy było na 20 cm. Odkopałem, zakopałem, teraz jest 20 cm, 10 feningów. Ale zobaczymy przy garecie. Jest na 20 cm. No i co garet widzi? Co mogę powiedzieć? Czy widzi, czy nie widzi? Są pojedyncze sygnały czasami. Czyli mogę powiedzieć, że dla gareta to jest pogranicze zasięgu na tę monetę. Dobra, jestem z powrotem, tam mi się już pamięć skończyła. No dobra, wracamy do jak co tam było, 10 feningów, 20 cm. Dla gareta to było już pogranicze, coś tam czasami się odzywał. Teraz sprawdzimy na solfiku. Zobaczymy, co mi tu Solfernus powie. Coś mi się wydaje, że tu przestawiłem. No dobra, zobaczymy przy Solfie. No jestem z powrotem. Mówię, zobaczymy, co Solfernus powie na moich nowych ustawieniach. Sygnał jest, jak dobrze najedziemy na cel, jest dwie strony, zaraz pokażę. No, w jedną stronę jest w dwie strony, w tamtą drugą stronę coś tam się odzywa, jeszcze raz zobaczę. No mówię, 10 feningów, 20 cm. No jak jest dobrze nad celem, sygnał jest w dwie strony, czyli jak najbardziej do kopania. Garet już miał problem przy tej głębokości, czyli przy tej monecie Solfernus wypada lepiej. No dobra, ja spróbuję tą monetę jeszcze kopnąć głębiej, 3 cm wedle skali, no i zobaczymy i garetę, i Solfernus. Dobra, jestem z powrotem, moneta powędrowała 3 cm głębiej. No co, zobaczymy gareta. Wtedy coś tam próbował na 20 cm. Zobaczymy na 23, czy coś widzi, czy nie widzi. Szeruje po ziemi, nie ma żadnego, ustawienia są wszystkie te same, nie ma żadnego sygnału. Zobaczymy na maks czułości, proszę bardzo. Macham 20-23 cm. Nie ma żadnego powtarzalnego sygnału. Zobaczysz się w drugą stronę. No dobra, nie ma co tu więcej przedłużać. Biorę
solfika. Dobra, wszystko włączone. No i sprawdzamy, jak sobie solf tu poradzi. Garrett nic nie widział. Solfernus daje jakieś oznaki życia przy tej głębokości, choć to już chyba dla niego jest pogranicze. Spróbuję trochę wolniej machać cewką. Dla wprawnego użytkownika Solfernusa to jest zasięg na pograniczu, ale daje jeszcze Solfernus sygnał. Teraz pokażę. Do solfa to jeszcze jest pogranicze. Solfernus przy tej monecie wypada lepiej. To 10 foningów cynkowych. Sobie tu zaraz na kartce muszę napisać, jak to tam wyszło. To były 23 centymetry, czyli to było pogranicze. Na 20 centymetrach solfik sobie radził. Garrett miał przerywany sygnał. No, tam przerywany, no. Nic praktycznie nie widział. Dobra, spróbuję jeszcze chwilę z wami zostać, pogadać. No co, no wracamy do tych dwóch sprzętów. Garrett Euro Ace, Solfernus wersji 2.6. Cena podobna, zaużywane sprzęty. Różnica jest w cewkach, minimalna. Garrett pewnie ma tam 7,5 kHz na tej cewce standardowej. W Solfernusie jest cewka 20 kHz. Częstotliwość pracy też ma duże znaczenie. Im wyższa częstotliwość, tym wykrywacz jest trochę płytszy, ale separuje lepiej, lepiej widzi drobne elementy. Im częstotliwość niższa, jest gorsza separacja, ale głębiej cewka sięga, więc tutaj też można w znacznym stopniu częstotliwości porównać tych cewek, bo są bardzo duże dwie odległości, 20 a 7,5 kHz. Mówię, w Garecie różnie to sprawdzałem i na max sensitivity i tak z jedną kreską mniej w Solfernusie. Różnie też i myliłem, nie myliłem, było tam, bo ładowałem inne ustawienia i sprawdzałem ustawienia Rafała. Raz było tam na dwóch głośności, raz na cztery, na maksa, żebyście słyszeli. No co mogę powiedzieć? Ceny są podobne za oba dwa wykrywacze. W wire testach Solfernus wypadł lepiej, prawie przy większości monet. Są jakieś tam przy niektórych monetach większe odległości. I w gruncie poglądowe zasięgi przy niektórych monetach lepiej wypada przy tych nowych ustawieniach względem Garretta. Przy tam którejś monecie są podobne. Mówię, zależnie od materiału monety, warunki glebowe, warunki pogodowe, wszystko ma znaczenie, znaczenie cewek. Ustawienia jeszcze w Solfernusie. No dobra, tak wygląda kontra. Ja się już dzisiaj będę zbierać.
Możecie sobie jakieś proste wnioski wyciągnąć z tego, choć wiem, że są ludzie, którzy będą i tak za garetem, i tak za garetem, więc ja tu nie będę żadnej wojny prowadził. Sami musicie wnioski wyciągnąć, który lepiej sprzęt kupić i tak dalej. Na pewno garet jest prostszy, tam w garecie w ustawieniach nie ma co w zasadzie ustawiać, to jest prosty wykrywacz. Włącz i szukaj, nawet ten model nawet nie ma ustawienia gruntu. W Solfernusie grunt jest oraz innych dużo, dużo innych funkcji. No dobra, nie przeciąga, bo już trochę i tak dzisiaj z czasem przeciągnąłem. Ja się dzisiaj będę z wami żegnał. Dobra, wszystko omówione. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie. Ja uciekam. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka.